Halo, halo, witam was serdecznie, siemaneczko, w najnowszym odcinku z Dying Lighta. Za mną, no, tydzień przerwy, prawie chyba, no jakoś tak będzie, dajcie mi. Kurde, nie, dobra, nie będę go teraz sprawdzał. Tak czy inaczej, wracamy sobie do temaciku. No, nagrywane, czy nagrywane, wychodziły odcinki codziennie, tak, ale... no, nagrywałem je na zapas, bo tam były święta, tam urodzinki jakieś, coś miałem. I jest noc, czy mi się wydaje? Nie, no jest początek dnia. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj jesteśmy, rozumiem. A czemu to nie jest przeszukane? Nie wiem, nie... Nie mam pomysłu na to, nieważne. Kurator ukrywa przed nami informacje. To? Jakie niby informacje? Znajomy ze szpitala widział ciało Lukasa. Ktoś wyciął mu tatuaż razem z kawałem skóry. A tu już widzę, że chodzą. Nie wierzę w to. Chodzą jak się okaże, że to prawda, to sam spalę ten jebany bazar i będę robił orły na prochach dzieci tych skurwieli. Wow, stary, grubo. To jest jedyne, co trafisz powiedzieć na ten temat, mordo. Stary. Grubo. No to powiem ci, że troszkę ci się pojebało, koleżko. Halo, troszkę ci się poniosło. Twój kolega nawet naprawdę zapomniał języka w gębie. Aż go zatkało. O nie, co to za początek odcinka, halo. Ja się pytam, co to ma być? Wracając do tematu, ostatnio, co się ostatnio działo? Ostatnio sobie... Co robiliśmy? Kurde, nie pamiętam. Tu jakieś te... A co, no jakieś nowe te mam, widzę. Ale nic ciekawego. Nic ciekawego. Spójrzmy sobie na mapę. Może to mi coś odpowie. A jak nie patrzyliście, to... No, jakieś tam... Zaliczałem jakieś tam znajdźki. Jakieś tam miejsca odwiedzałem, odkryłem jakąś strefę gdzieś tam. Nie mogę znaleźć teraz gdzie. Chyba tutaj, tak tutaj. Jakiś zrzut wojskowy wziąłem z góry. Ogólnie robiłem takie rzeczy, co mogły być nudne na odcinku. Nie ruszałem misji oczywiście, oprócz tego, że stwierdziłem, że wezmę sobie jakąś misję poboczną i sobie ją zrobię. I myślę, że to był błąd, bo misja wydaje się naprawdę bardzo ciekawa. No, ona już jest do oddania w tym momencie. Specjalnie zostawiłem, żeby zobaczyć reakcję naszego zleceniodawcy. A dlaczego? Dlaczego chciałbym zobaczyć jego reakcję? Bo to jest ciekawa. Misja polega na tym ogólnie, że gościu prowadził kwiaciarnię i starsza pani przestała przychodzić w pewnym momencie po kwiaty do niego. A przychodziła bardzo często i się zaczął, i się martwił po prostu, co się z nią tam stało. Będziemy się kierować chyba właśnie w tą stronę. I zaczął się martwić, co tam się z nią stało i miałem sprawdzić, co tam z nią, nie? Miała jakiś tam, no miała dość specyficzną miejscówkę mieszkalną, dom bardzo oszklony z szklarnią na tyłach. Oszklony ze szklarnią na tyłach, serio? Nieważne. No, poszliśmy tam, oczywiście znaleźliśmy sobie ze schłego kościo trupa i list pożegnalny. I tu to jest ważne. Czy to są jakieś zombie? Nie. I list pożegnalny. A w liście pożegnalnym... A w liście pożegnalnym mianowicie było to, że bała się powiedzieć, że jest jego synem, że jest z niego dumna. Że jest jej synem i że jest z niego dumna i tak dalej. I ogólnie to sobie umarła i myślę, że ją będzie przykro i chciałbym zobaczyć jego reakcję. Znalazłem ją. Niestety nie żyje. Była ze swoimi kwiatami. Więc miała spokojną śmierć. No to wychodzi, no. Zgadza się. Napisała list i wspomniała o tobie. Serio? Tak, masz. Powinieneś przeczytać. O, powinienem chyba go przeczytać, zanim ją oddam. Moja matka? Kiedy byłem dzieckiem, wyobrażałam ją sobie.
Widziałem inne dzieciaki z matkami. Aż ściskało mnie w żołądku. Myślałem, że nie poznam swojej... Że nie potrzymam jej dłoni. Że jej wcale nie obchodzę. Ale... Było inaczej. Widziałem ją. Codziennie. Latami. Nie sądziłem, że... Może dlatego nie mogłem wyrzucić jej kwiatów. No, a miał specjalne kwiaty, specjalnie dla niej hodowane, czy coś takiego. Umarła. Muszę teraz pobyć trochę sam. Spoko, mordo. Dzięki, że dałeś jej te róże. Do zobaczenia, Aiden. Okej. Okay. Spoko. Posłane różami. Czy my jesteśmy w stanie jeszcze przeczytać ten list? Chyba nie, co? Nie. O, właśnie, to jest to. Drogi Peterze, czuję, że mój czas dobiega końca, dlatego postanowiłam napisać ten list. Za każdym razem, gdy odwiedzam twoją piękną krainę kwiatów, chciałam ci to powiedzieć, ale zawsze brakowało mi odwagi. Jestem twoją matką. Tak, jestem kobietą, która pozbawiła cię normalnego dzieciństwa i zostawiła w sierocińcu. Nie jesteś w stanie wyobrazić sobie, jak przykro mi z tego powodu i jak bardzo chciałabym błagać cię o wybaczenie. Twój ojciec... Twój ojciec opuścił mnie tydzień po tym, jak się urodziłeś. Po prostu zniknął. Byłam bardzo młoda i biedna. Nie wyobrażałam sobie bycia samotną matką. Nie miałam nikogo. Bałam się. Więc dokonałam wyboru, który według mnie był najlepszy dla ciebie. Zostawiłam cię w sierocińcu. Dużo później poznałam innego człowieka i założyliśmy rodzinę. Próbowałam o tobie zapomnieć, lecz nie mogłam. Śniłeś mi się niemal każdej nocy. Wpatrywałeś się we mnie swoimi błyszczącymi oczyma. Kurwa, znowu się zgubiłem. Jezus Maria, to jest takie... Czemu to nie jest płynne przewijanie? Dobra, nieważne. Wyszedł mi oczami z kołyski. Kolejny raz zobaczyłam cię dopiero wtedy, gdy byłeś już dorosły. Przyszłam do kwitnącego tulipana i zamarłam. No kurde, czemu to... O Jezu, czemu to aż tyle przewija? Że powinno być gdzieś tutaj w połowie czy coś, żebym był w stanie to czytać w miarę płynnie. Od razu cię poznałam, byłaś moim synem. Chciałam coś powiedzieć, ale bardzo się wstydziłam. Zamiast tego codziennie przychodziłam po kwiaty, by z tobą porozmawiać, żeby cię poznać. Zaprzyjaźniliśmy się. To najlepsze, co mogłam zrobić. Może to był błąd, ale ja nie chciałam burzyć swojego spokojnego, jak mi się wydawało, życia. Ale teraz musisz poznać prawdę. Wiedz, że bardzo cię kocham i bardzo mi na tobie zależało. To niesamowite móc zobaczyć, jakim miłym i troskliwym człowiekiem się stałeś. Twoja matka jest z ciebie niezwykle dumna. Helen. No, bardzo, bardzo emocjonalny quest. Bardzo, bardzo spoko, bardzo fajnie zrobiony. Niby nic takiego, ale no, taki smaczek emocjonalny. Jest to spoko. I teraz tak. Teraz mega gniewny krykiet, spoko. A może ogarniemy sobie te pszczoły? To nie jest takie złe. Troszkę wiecie. To odżyria. A tam są tamci, okej. Co to jest? Próba nocnego biegacza. Nocnego, to chyba nie chcę. A nie, po prostu. Dobra, nocnego biegacza to jest nazwa własna, nieważne. 30 sekund, 20 sekund, wow. Dobra. Spacją, oczywiście. Mam wrażenie, że bardzo chujowo to zrobiłem. Mógłbym to zrobić zdecydowanie szybciej, na pewno.
Nie jest będę miał złotego medalu. Na brązowy co najwyżej. No. Jeszcze raz. To jest do zrobienia. Mam wrażenie, że w tym miejscu tutaj strasznie dużo czasu mi to zajęło. No, no, dawaj. Halo! No i chuj. Dobra. Jeszcze raz. Da się to? Aha, G, anuluj. Okej. Okay. Tutaj to jest. Jeszcze raz. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia normalnie. Trzeba się troszkę sprężyć. Po prostu. Tym tędy pobiegł? Może to jest klucz. No, kurwa, spadłem, ja pierdolę. Dobra, jeszcze raz. Teraz to na pewno nie zdążę. Dobra. Do ogarnięcia. Poprawię sobie klawiaturę. No, serio. Nie taki był plan. Dobra, stop, muszę skakać po prostu. Start. Dobra. Dobra. Za dużo czasu. No, dawaj. Co jest do chuja? Się zatrzymałem na jakimś gównie, ja pierdolę. To jest normalnie do zrobienia, gdybym się nie zatrzymał na tym reflektorze zjebanym. Co za dramat. Jeszcze raz. To jest bez problemu do ogarnięcia. Dobra. Tędy powinien... Nie! Fuck! To mi może zagrozić tym, że nie zdążę. Dobra, chociaż może się uda jeszcze. 3 sekundy. Kurde, nie zdążyłem. Niecałe 2 sekundy. Muszę szybciej. Dobra. Jeszcze raz. Gdybym... Dwie sekundy. Jak to nadrobić 2 sekundy? Na pewno nie w ten sposób. Od nowa. Dobra. Biegnę tędy. A gdybym pobiegł tędy, do tego punktu najpierw. Do tego punktu, tędy. No, to może się udać. I tutaj. To może się udać. Gosiu! Gosiu! Co wy odwalacie, panowie? Co to w ogóle ma być? Dobra. Uleczmy się, udało mi się trafić mnie raz. Ale nic się nie stało. Dobra. Myślę, że wiem, jak to zrobić. Trzeba polecieć tędy. Tędy. I tędy pobiegniemy. Dobra, nie wiem, czy nie za wolno przez tą ścianę. Chyba za wolno. Zdecydowanie za wolno. No, zdecydowanie dużo wolniej.
Chyba, że olejemy ten punkt i pobiegniemy prosto tutaj. Tak jak gra nas początkowo kieruje, biegniemy na wprost tylko. Nie kierujemy się w ogóle tym, że tutaj jest ten spad w stronę tamtego punktu. Dobra, mamy sporo czasu. Może się udać. A! Udało się. Znaczy, co prawda nie zmieściliśmy się, ale powiedzmy, że gra to zaliczyła. Okej. Okay. Może być. Gdzie my jesteśmy? Idziemy dalej. Prosto. Spoko. Dobra. Próbujemy dostarczyć miód. Czemu nie? Czyli nie ma problemu, tak? Oj, zaczynają się wkurwiać. Chyba powinienem ruszyć trochę fabułę. Ale zobaczymy, zobaczymy. Chyba po kolei muszę je zgarnąć, te punkty. Orzysz w mordę! Od nowa. To nie była dobra droga. Myślałem, że to jest bliżej. Znaczy, no, byłem przekonany, że to jest bliżej. Czemu to jest tak daleko? Tędy powinien biec, nie? A, tędy powinien powiec, dobra. Pewnie powinienem sobie ogarnąć całą trasę, zanim to rzeczywiście zrobię, ale powiedzmy, że liczę na fart. Tylko te początkowe etap strasznie mi tutaj wytrącił z równowagi. Wow, nie trafiłem! To niedobrze. Jeszcze raz. Kurde, zostawiłem fajki w koszarach. Za daleko skoczyłem. Dobra, udało się przeskoczyć ładnie. Okej. Dobra, biegniemy tędy. Tu na dół chyba trzeba, tak? To jest dłuższa trasa, ale powiedzmy, że zda egzamin. Powinienem... A, zjebałem tutaj. Dobra. Może się... Zobaczymy, dobra, jak wygląda cała trasa po prostu. Może rzeczywiście powinienem od tego zacząć. Doskoczymy? Nie bardzo. Powinienem po linie chyba się bujnąć. I powinienem mieć tu chyba te umiejętności na dalszy skok. Zdecydowanie. Te umiejętności na dalszy skok by mi tu porobiły grę. Bez tego za wolno tutaj się przemieszam. Dobra. No, puść się, gościu, no. Panie kolego. Jak tutaj dalej? Tędy. Dobra. Okej. Nie idzie aż tak bardzo źle. Znaczy, w pewnym momencie poszło beznadziejnie, ale tak, to jest ogólnie gites. Dobra. No, gościu, dawaj, sprintem. Ja to bym chciał. A tu na górze jest, czemu ja, nie wiem, jakoś byłem przekonany, że to jest na dole. Źle spojrzałem. Tędy. Szybka ocena sytuacji. No, że mogę się obrócić w trakcie biegu delikatnie. Tędy nie przeskoczę. No, co jest? Łap się! Kurde, bele.
Ciężko. Nie wiem, czy... Znaczy ja w ogóle się tu nie zmieszczę w żadnym czasie chyba. Srebrny medal, a nie, nie... Nie jest tak źle! Jestem w stanie to zrobić normalnie na złoty medal. Dobra, póki pamiętam trasę, to zrobię to na ten złoty medal. A później jeszcze jakieś to, jak odblokuję ten dłuższy skok, czy coś. Myślę, że będzie spoko. Kurde! Za długi skok. Dobra. Okej, dobra, złapaliśmy się. Powiedzmy, że jest git. Tak wcześniej prawie się zmieściliśmy. Tędy. Tym razem może się to udać. Oj, to był błąd. Myślałem, że się tak huśne, wiecie, fajnie tak. Tędy. Udało się! Wow, nie spodziewałem się, że to wsiądzie. Parkour dziwko. Dobra. Dobra. Tędy. Teraz już wiem, którędy! Którędy się wdrapywać, więc jest troszkę łatwiej. Tędy będzie szybciej. Dobra, minuta 30. Nie pamiętam, jaki byłem, na jaki miałem czas wcześniej w tym etapie. Dobra. Kurde. Dobra, dobra, nie jest źle, nie jest źle, możemy tędy się wdrapać. Będzie ciężko, dobra. Wdrapujemy się od razu tutaj. Okej, okay, biegniemy obrzeżem. Ale się spinam teraz, nie? Zamknij ryj. Ha! Zrobiłem to! Nice! I to całkiem niezłym czasie. Panie, porobione. Kolejny worek z cukrem dla głodomorów Baraka. A, daj spokój. Trzeba tą misję zrobić. Okej. Okay. Nie no, to mamy bliżej, to na pewno to zrobimy, tylko tak, czy ja mogę się tu przespać gdzieś? Czy ja mogę gdzieś tam w okolicy się przespać? Tutaj. Okej. Okay. Więc w porządku. Halo, daj, przepuść mnie, mordo. Więc... Gdzie to jest? Tam. Górą sobie przejdziemy. Myślę, że pójdzie to sprawniej zdecydowanie po naszych ćwiczeniach parkurowych. Dobrze idę, nie? Prawda? Chyba źle. Nie, no to jest tam. Elo, mordeczki. No, powinien tam tędy wskoczyć. Dobra, już se tędy wejdziemy, już się aż tak nie śpieszy. Se, sobie to my. Czemu mówisz se? Dobra. I dobra, jesteśmy na miejscu, gdzie jest łóżeczko, tutaj. Starość nie radość, panie kolego. Starość nie ra... Co jest? Gdzie jest to przejście?
Tutaj? Tutaj, okej. Poczekaj do nocy. Dobra. Dobra, i dajcie mi chwilę, ja spauzuję nagranie i widzimy się za chwilę. No, jestem z powrotem. Korzystałem sekundkę i zrobiłem sobie herbatkę. Dwie minutki tam. Swoją drogą bardzo polecam. Nie zielona właśnie dla odmiany, a turkusowa. Pierwszy raz... pijąc swoje siki. Ktoś musi coś zrobić z tą wodą. Aiden, jesteś jebanym bohaterem, wiesz? To zrób sobie herbatę. Co? Halo? Dlaczego mnie... Zaczynam cokolwiek tutaj robić i mnie witają takie teksty dziwne. Dobra. Czyli co, idziemy tutaj na dół. Czy tu nie ma nigdzie zombie? Są zombie. No właśnie. Ale ja byłem już w tym sklepie. Już go czyściłem z zombiaków. Czy wy jesteście poważnie? Czy macie wy honor i godność człowieka? Czy ja już czyściłem ten sklep z zombiaków? I to nawet na odcinku. Sophie, jestem w środku. Nie widzę Barneya. Musisz go znaleźć. Na pewno gdzieś tam jest. Szukam. Szybko. Halo, kurde. Znaczy, nie wiem, no pewnie się to przyda, no znajdźki i tak dalej, ale... No, chętnie bym wtedy przeszukał jakiś inny sklep, tak? A nie drugi raz ten sam. Widzę Barneya. Zakładam... Nie, to nie jest on. Raczej tamten. Wiem, że to on tak stoi prosto. No dobra, zaciukajmy sobie ciebie. Powinniśmy dać radę. Bez alarmowania reszty. O dziwo daliśmy. Znaczy o dziwo, no daliśmy. O, chyba znalazłem Barneya. Barney. Chyba się udało. Odezwij się do cholery. Sophie, tu Aiden. Znalazłem radio i zwłoki mężczyzny. Biały, łysy facet. Przykro mi, Sophie. To nie Barney. To Kojak. Jeden z naszych. Okej. Okay. Barney musi być blisko. Coś tu wyskoczyli na ryj zaraz. Czy nie? Badanie. Okej. Okay. Ale już to, już to teoretycznie wykorzystywałem, więc... Więc w porządku. Tamtędy, na górę trzeba. Sophie, znalazłem krew, świeżą. Pośpiesz się. Dobra, zaciukamy sobie ciebie, mordeczko. Niczym nie będę się spieszył. Powiem więcej. Wow, niesamowite, nie obudzili się. Dobra, tak czy siak chciałbym zmienić broń na tą. Na zombiaki. Tam dała plus 20% do obrażeń przeciwko ludziom. Warto by było to wykorzystać w jakiś inny sposób. Dobra, wchodzę między was, mordeczki. Dobra. To już po was w takim razie. Ja sobie na spokojnie przeszukam teren. A już na pewno wezmę sobie te kryształy. To się na pewno przyda. Biały rdzeń kryształu, a to są różne kolory?
Nie no, cały czas białe. Dobra, zaraz trzeba użyć grzybków jakichś. Albo nie grzybków, a tego. Bo z grzybków mogę robić ten coś tam odporności, prawda? Ha. Lepiej zawczasu. Praktycznie na maksa mnie naładował, a to ciekawe. Myślałem, że to mniej ładuje, gdzieś tam procent, 30 czy coś takiego? Okej, przeszukajmy sobie wszystko ładnie. Dobra, tutaj jeszcze było. Nie zrobiłem tego, bo nie chciałem hałasować wcześniej, nie byłem pewien, jak to zadziała. Dobra. Porządku. Tutaj nie ma zombiaków chyba? Kurwa mać, ile to gówno waży? Spoko. Czemu go nie widzę na tym? Dobra, na pewno nie ma go tutaj, tak? Tu jednak tutaj. No dobra. Jebane! Co ja mam zrobić? Barney? To ty? A ty kurwa kto? Jestem od Sophie. Ta, a ja od jebanych espeków. Kimkolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy. Łapiesz? Nie dostaniesz! Barney, otwieraj! Spierdala! Sophie, znalazłem Barneya, ale zamknął się w pokoju. Żyje. Całe szczęście. Uparty gnój. Po prostu spróbuj z nim pogadać. Spróbuję. Gościu. Wracaj, skąd przyszedłeś! Przyszedł. Twoja siostra się o ciebie martwi. Nawet nie próbuj! Nie mieszaj w to Sophie! Ale to prawda! Masz szczęście, że jestem zajęty! No nie będę go kłamał. Liczę do trzech. Jeden. Dwa, trzy. Spierdalaj stąd! Nic ode mnie nie dostaniesz! A masz! Kurwa, co cieniec. Świetnie. Okej. Czemu nie mogę odpalić latarki? Dobra. Okej. Dobra, ginżesz, pajacu. Wow. Dobra, tutaj będzie czuł się bezpieczniejszy odrobinę. I szczerze, to się mega czuje bezpiecznie. Wygląda na to, że on tu nie może wskoczyć z jakiegoś powodu. Gra mu nie pozwala. To gituwa. O, wow, panie kolego. Dobra, jazda stąd, spierdzielamy. Szczerze to będę miał to... A nie, stop, ja mam prawie pełne życie. Dobra, chyba po nim. Poszło nieźle. Dobra broń, ta pałka przeciw zombiakom. Dużo lepiej się z nimi walczy, bo
oni nie robią uników i tak dalej, no to szybka broń będzie lepsza. Zdecydowanie. Dobra, kolego. Barney! Dobra, starczy. On się przemienia, poszły? Czy co? Tak, poszły się przewietrzyć. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem ci spuścić w pierdol. No, totalnie, mordo. Weź radio, spadamy stąd. Nie, Pisklak, musimy go znaleźć. Kto? Jaki Pisklak? Odciągnął zakażonych, prawie mnie tam dopadli. Gdyby nie on, skończyłbym jak Kodżak. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał. To dzieciak. Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gnidy na siebie, rozumiesz? Kurwa, debilu. Żebym zebrał kryształy dla bazaru. Muszę... Wziąłeś dzieciaka w tym stanie nikogo na nocną akcję i kazałeś mu odciągnąć zombiaki? Czy cię pojebało? Dobra, poszukam go. Kurwa, nie zostawię dzieciaka. Nie chuje otoczyły. Wybiegły za nim przez boczne drzwi. Dobra, zostań tutaj i czekaj na mój sygnał. Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. Szybko! Masz tam ultraświatło ultrafioletowe, więc powinno być w miarę. Gdzie te ślady? No wygląda na to, że tutaj. Krew. Pewnie Pisklaka. Znajdę go po śladach. Pewnie tak. Hayden, znalazłeś go? Jeszcze nie, ale moc... Bez walki się nie poddał. Dobra, czy jest zaciukan na pewno? Nie podobasz mi się, mordeszko. Dobra. Dobra, wracamy do śladu. Tu na górę. Dobra. Nie jest źle. Okej. Gdzieś tutaj powinien być, tak? Tu na górę, na górę. I co tutaj? Tutaj, dobra. O, mordeczko. Najpierw to ja se to ogarnę. No tego to nie przepuszczę. No dobra, jesteś. Kto? Nie wyglądasz tak Pisklaka. Możesz się ruszać? Barney mnie przysłał. Barney? Ja... Stary, dobry Barney. Nathan? Udało mu się, no nie? Zdobył te kryształy? Tak, zdobył. Dzięki tobie. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz? No... Było już rannych, ale... Dobra, dawaj młody, trzymaj się. Posłuchaj, mam dziś rodziny i mam tylko prośbę. Widzisz? O, tam moje radio. Muszę się z kimś połączyć. O mordo, w urodziny umrzeć? Tak chujowo trochę. Muszę,
Halo? Przynajmniej równo żyłeś. Równo ilość lat. Mamo? Nathan? To ty? Co się stało? Gdzie jesteś? Wszystko dobrze, mamo. Już prawie... prawie tu kończymy z Barneyem. Z Barneyem? Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie. Nie pękaj, mamo. Słuchaj. Zdobyliśmy kryształy. Zdobyliśmy je. I zabiłem trójkę zarażonych. Dałem radę, mamo. Naprawdę musimy iść. Uciekaj stamtąd i wracaj do mnie. Barney dał mi słowo. Jasne. O chłopie. Niedługo. Niedługo wracam, mamo. Chyba nigdzie nie wrócisz. Co się dzieje? Bo właśnie umarł. No, powiadom ją chociaż przez radę, niech się już nie martwi, przynajmniej będzie wiedziała. Barney, jesteś? Barney? Aiden, jesteś tam? Tak, próbuję znaleźć twojego brata. Barney już tu jest. Właśnie dotarł. Że... co? Przecież miał... Nie ufał ci. Uznał, że chcesz zabrać kryształy. Wysłał mnie po swojego kumpla, żeby móc się wymknąć? To nie tak. Przyjdź na bazar. No mi się wydaje, że właśnie chyba tak było. Co za skurwiel. Na bazar, czyli w drugą stronę. To jest sprinter. Prawda? Nie jest naprzynęta trwą zanoszonego niepospolita. Ej, spoko. To się przyda na pewno. Przestańcie drzeć ryja. Zwabiacie zarażonych bez sensu. Dobra, czy gdzieś tu jeszcze pszczoły na pewno są. To jest żywica. Okej. Ja go chcę chyba zaciukać. Dobra. Nice! Nie było takie trudne. Dobra, pójdźmy tędy. Dachami. I co dalej? Gdzie to jest? Tam. O, to jest chyba krzykacz, prawda? Prawda. Dobra. To byśmy musieli tutaj po prostu przejść. To luźno. Słyszę zarażonego. Gdzieś bardzo blisko. Po prostu na dole, ta? Jest. Okej. Nie szwędaj się nocą. Wtedy wyłażą potwory. Co ty pierdzielisz? Dobrze jest. Nie widziały mnie. Jest, no dobra, obczajmy. To zależy, nie? Koleś był kutasem. Pod jego dowództwem SP byli jak wrzut na dupie. Wniosek jest chyba prosty. Lukasa nie ma, nam jest lepiej. Amen. Lepiej zamknij dziób, Barney. Gdzie Sophie? Znowu ty? Co ty robisz? Szpiegujesz mnie? A co, masz coś do ukrycia? Gadaliście o komendancie SP, prawda? Patrzcie, pan ciekawski. Uważaj, gdzie wsadzasz nos. Możesz go stracić.
Mordeczko. Ten kutasiarz Lukas zasłużył na śmierć. Taka prawda. Barney, prawda jest taka, że jesteś idiotą, a stróżowie nas chronią. Chronią? Przed czym? Kto przejął nasz wiatrak? Stróżowie. Kto zajął metro? Pieprzony Lukas. Więc niech spierdalają, bo inaczej wszyscy skończą jak jebany dowódca. Jesteś debilem, kurwa, spalą was. Spalą wasz bazar, jak... Miałeś na mnie poczekać. Miałeś, srałeś. Plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy? Bać się? Ciebie? Nie żartuj. Mamy tu swoje interesy, pielgrzymie. I nic ci do tego. Przez twoje interesy zginęło dwóch ludzi. Pisklak był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach. Pisklak był jak brat. Z jakiegoś powodu moja siostra chce z tobą gadać. Jej trójdupę. To za frajer. Jebany. Pajac. Nakopałbym ci do mordy. Kurde, nie mogę cię kopnąć. Masz szczęście, pajacu. Już nie mogę ci jebnąć. Bo ja to bym ci pierdolnął po prostu. Musimy ich zabić, Karl. Kiedyś byli naszą rodziną. Negocjujmy z nimi. Nie negocjuję się z szantażystami. Nie przypominasz swojej matki. Zresztą to ja tu dowodzę. Przygotuj ludzi. Dajemy Joemu te cholerne kryształy. Jebany tchórz. Wiem, co myślisz, ale musimy go posłuchać. To dla bazaru. Liczy się tylko bazar. Sophie. Daj spokój, Herman. Uratował Barneya, nie? Ciekawy ten twój braciszek. Nie polubiliście się, co? No tak średnio. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Barney ma swoje wady, ale jego zaletą jest absolutna lojalność. A Old Villador ma tyle problemów. Potrzebuje ludzi, którym mogę ufać. Jakie macie problemy? Sporo rzeczy cię tu ciekawi, co, Aiden? Pytaj, co konkretnie chcesz wiedzieć? Zapytaj mnie najpierw o kryształy. Kryształy są cenne. Były nam potrzebne do pewnej transakcji. I teraz będziesz mógł pomóc. Jak pomogłem Barneyowi i Pisklakowi? Chyba nie do końca wyszło. Barney był w szoku, kiedy się dowiedział o Pisklaku. Dlatego cię nie posłuchał. On chce dobrze dla bazaru, Aiden. Myśli, że nas wszystkich obroni. Tak naprawdę to dzieciak. Był nastolatkiem, kiedy zmarła nasza matka. Ale nawet wcześniej, jak był mały, zawsze musieliśmy radzić sobie sami. Teraz jest dorosły i nikogo nie potrzebuje. I szkodzi sobie tym bardziej, im bardziej chce pomagać innym. Dobra, zapytajmy o komendanta. Wasze stosunki z SPK-ami chyba się trochę skomplikowały. To mało powiedziane. Mówiąc konkretniej, mamy przejebane. Ale Lukas zasługiwał na śmierć. Dla miejscowych gorsza od niego była tylko zaraza. To na jego rozkaz stróżowie prawa zajęli nasz wiatrak. Zabierają znaczną część naszych zbiorów i wody, żeby zaspokoić swoje potrzeby. W zamian za co? Ochronę? Sama potrafię bronić swoich ludzi. Zaczęłam się tego uczyć już za dzieciaka. Dobra. Ta sprzeczka z Karlem. O co chodziło? Powiedzmy, że śmierć komendanta SPK-ów pogłębiła problemy. Rozejrzyj się, Aiden. Co widzisz? Coś, o czym ludzie za murami mogą pomarzyć. Nikt z tych ludzi nie dożyje końca miesiąca. Dlaczego? Bo w krótkim czasie nasze zapasy wody wyczerpią się. 2 tygodnie temu miejscowy zbir Joe i jego kumpel Jack przejęli jedyną wieżę ciśnień w okolicy. Jeszcze niedawno żyli na bazarze, ale Karl wywalił ich za przekręty. Teraz się mszczą. Obłożyli wieżę minami i grożą, że ją wysadzą, jeśli nie będą dostawać cotygodniowego okupu w lekach, jedzeniu i kryształach. To dużo tłumaczy. A ci wszyscy ludzie o niczym nie wiedzą? Nie wiedzą, jak mało wody zostało. Chciałam się tym zająć, ale Karl boi się wybuchu paniki. No, trochę słusznie. Zamiast tego poszedł po pomoc do SP. Oczywiście wrócił z pustymi rękoma. Oni pomagają tylko samym sobie. Na pewno nie nam.
Mają to gdzieś, że Joe zajął wieżę i zażądał pieniędzy za ochronę. Moja matka mówiła, nigdy nie targuj się z szantażystami, kiedy jeszcze tu rządziła. A twoja matka tu rządziła? Karl przejął władzę. Trzymała bazar żelazną ręką, a Karl się jej słuchał. Po jej śmierci zrobił się zarozumiały i zaczął się rządzić. Matka nie chciała, żebyś ty ją zastąpiła? Wiem, czego chciała dla ludzi. Wspólnoty i wolności. Zawsze to powtarzała. Ale nie pytaj, czego chciała dla mnie. Nie wiem, czy w ogóle dla niej istniałam. Była wspaniałą przywódczynią, ale gównianą matką. Rozumiem. Co zamierzasz zrobić? To, co muszę. Obiecałam pomóc Karlowi. Dopóki to on rządzi, będziemy opłacać Jacka i Joe'ego, a oni będą z nas wyciskać coraz więcej i więcej. I tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest ktoś czegoś nie zrobi. I tu wkraczamy prawdopodobnie my. Można ci zaufać. Chcecie prosić o pomoc. A no właśnie, tak Karl się spodziewałem. Karl wierzy, że Joe dotrzyma swojej części umowy i da nam dostęp do wody. Ale ja jestem sceptyczna. Wysyłam ludzi na negocjacje z bandytami i chcę uniknąć niespodzianek. Karl i nasi ludzie ruszyli już na miejsce, w którym ma dojść do transakcji. Dopilnuj, by poszło gładko. Mam ich osłaniać. Tak. Dyskretnie i z daleka. A jak to mam to robić dyskretnie i z daleka? Jak nie mam broni... Przydałby się jakiś karabin z tłumikiem. Ale fajna broń. Dyskretnie i z daleka. Zamknij ryj. Powiem już to kilka razy. Dobra. Co ty masz dla mnie? Koleżanko. Mówiłaś o kolacji? Chętnie zjem. Bardzo śmieszne. Zejdź mi z drogi. Spokojnie. Byłabym spokojna, gdybym zamiast jakiegoś dowcipnisia znalazła moich synów. No dobra. Szukasz swoich dzieci. Poszły się bawić i do tej pory nie wróciły. Zwykle przychodzą, kiedy wołam. Chłopcy! Mał! Scott! Gdzie jesteś? To nie jest śmieszne! Dobra. Kilka godzin temu powinni już być z powrotem. Może ich widzi. Mo ma 13 lat, a Scotty 16. Nie, ale chłopcy w tym wieku. No ja w wieku 16 lat się wdrapowałem na dachy, więc. Nie wiem, dokąd idą i kiedy wrócą. Tym razem też tak było, ale. Nie pierdzielałem parkour, więc na ich miejscu to pewnie byłby kurwa daleko. Pakują się w kłop. Umarłabym. Rozumiesz? Gdyby coś im się stało. Dobra, pomogę ci, daj. Ich znaleźć. Ja... Nie, nie chcę nagrody żadnej. Pielgrzym? Gdyby nie chodziło o moje dzieci, wiem, jacy ludzie zostają pielgrzymami. O ty kurwo. Lepiej nie mieć z takimi nic w stołu. Chcę tylko pomóc. Gdzie mam zacząć? Tutaj. Czasem bawię ja, się. To ja nie muszę ci pomagać, to radź sobie sama. Jak tacy ludzie zostają pielgrzymami. O ty kurde bele. Tak się bawimy, tak? No dobra, zacznijmy od... Co to jest? Miejsca przyjęta. O. A to ciekawe. Najpierw pójdziemy sobie do ciebie, koleżko, i sprzedamy to, co mamy niepotrzebne. Na pewno sprzedamy to. Motek sodysku też. Miło, że mamy granaty, tak swoją drogą. To obojętnie. Nie, expo do parkouru to wywalamy. Przedmioty wartościowe sprzedajemy wszystkie. I teraz tak, jakieś spodzienie. Dobra, żeby to była jakaś taka wielka różnica, to tak szczerze nie upyla mi się, mordo. Tutaj nie chcę cię kupować. Wspomagacz wydalności, ciekawe. A ulepszmy sobie coś. Mołotow. O, dwa razy lepszy byłby. Odporność na obrażenie, odporność. 35, no właśnie, dobrze pamiętałem, że 35 zwraca.
Dobra, ulepszmy sobie to. Wspomagacz odporności. Czuję, że to może mi się bardzo, ale to bardzo przydać. Oni teraz poszli, to jest nocna misja, prawda? Dobra, tak czy siak pójdziemy teraz. Spieszmy się. O kurde, serio? Taki kawał drogi? Dobra, dobra. Suzy, co się dzieje? To była pułapka! Uciekaj! Suzy? Teraz? Aiden, pośpiesz się! Mają kryształy! To wszystko, co mamy! Dobra, dobra, ej! To nie jest dobre, że to jest pocik teraz. Tędy. To nie jest okej, że ten pościg się tutaj zaczął. Dobra. Dobra, spierdalamy. Czy mi się uda tu uniknąć pościgu? Pościg dobiegł końca, no i super. Dobra, gdzie ja miałem iść? Tutaj. Ej, to nawet w dobrym kierunku biegłem. Nawet siadło. Bandytów i dużo ciał, Sophie, przykro mi. Wiedziałam, że ci skurwiele nas zdradzą. Zajebisz, zabij wszystkich. Okej. Tylko tak, najlepiej by było zacząć stamtąd. Hello, mordeczko. Dobra, zabiliśmy tego ziomeczka. O! Jaki zarażony, pokonany. Dobra, przed wami się ucieknę na razie, ukryję się. Ja was mogę chyba zabić wszystkich tak, że nikt nic nie zauważy. Dobra. Ej, nawet siadło. I tam mamy ostatniego. Porobione, panowie. Nie macie szans ze mną. I wy zabiliście chyba tą zjawę. Tędy. Dobra. Zabici wszyscy. I dzięki, że za rozwalenie zjawy, panowie. Nikt nie przeżył. Pieprzone zwierzęta. Bez kryształy. Suzy je miała.
Dobra. Karl... Skąd ty jesteś przerzucista? O, dziękuję. Co? Gdzie? Do obozu. Musimy... Chyba... Suzy, gdzie są kryształy? Chyba nasza koleżanka zostanie przywódczynią niedługo. Coś tak czuję. Znalazłem Suzy. Nie żyje. Nie wierzę. Najpierw Pisklak, teraz ona. Szlak! Nic nie mogłaś zrobić. Nie. Ale jej tam wysłałam. Ludzie to jakieś śmieci. Karla. I nie widzę kryształu. Wow! Jebany! Co? Zbój! Wielki, ohydny skurwiel! Jest powolny, ale uważaj! Przeszukaj resztę ciała. Może kryształy wciąż tam są. O, panie! Koleżanko! O kurwa. Dobra. Dobra, wejdę sobie tutaj na spokojny i ogarnę temacik. Tak myślę. Dobra. Dobra. Będę ich powoli obijał. Ale będę ich powoli obijał, jednocześnie będę poza zasięgiem dużego. To jest dobry pomysł, tak myślę. Czy on się właśnie sam podpalił? Dobra. X, żeby podpalić to było, dobra. Czemu nie mogę tego nosić, bo jest skończoność? Dobra, i to drugie też się podpali, prawda? To wywołało hałas, na pewno. Na pewno pojawi się sporo wirali za chwilę. Może i nie? Ciekawe. Ej, on nie ma tak dużo życia. W pierwszej części dużo trudniej jakby się... dużo trudniej się ich zabijało. Dobra. Sprawdźmy tutaj. Wow! Panowie! Spadajcie. Wow! Dobra, poza zasięg, najważniejsze. Okej. Najważniejsze utrzymać się poza zasięgiem. Dobra. Tutaj. Dobra. Jebnie prosto na nim. Okej. Serio? Muszę tych maluch się kurwa pozbyć. Ja mam granaty w sumie. Czemu ja ich nikt nie korzystam? I mam jeszcze tutaj to.
zróbmy tak. Nie. Ej, to one się respią. Za daleko trochę. Wow, no zeskocz w pajacu, no! Chciałem tutaj szybko podbiec. Dobra, to już powinno być po nich. Po nim. Dobra. Nie żyje raczej. Dobra, gin pajacu. O ty kościół, halo. Czemu ty mnie złapałeś? Jebnąłem ci. No, chodź tu. Jeden z drugim. Dobra, o to chodziło. Zachować trwałość broni. Bo jest niczego sobie, że tak powiem. Fajnie było nie stracić tutaj. Buty wyjściowe i trofeum zarażonego niepospolitego. No to spoko, powiedzmy, że... spodziewałem się czegoś więcej, tak szczerze. Dobra, zbieramy... Serio, żyjesz? Czemu się nie ruszałeś? O, ty kurde bele. Tu nic ciekawego. Chyba ostatnie ciało, prawda? Nie, jeszcze nie, tam 12 metrów widzę po prawej gdzieś coś. Nie. Dobra ta broń jest. Naprawdę dobra jest ta broń, podoba mi się. Dobrze to działa. Gdzie to jest? Aha, tutaj, dobra. Myślałem, że trochę dalej. Sophie, oni nic nie mają. Pewnie zabrali je zanim przyszedłeś. Wszystko się pochrzaniło. Dobra. Dość spierdolenia się z tym. Spotkajmy się przy ich obozie, na dachu przy estakadzie. Okej. Okay. Ruszymy za no, mówiłaś mnie. I naszymi kryształami. Jack i Joe zapłacą za ten pierdolnik. Co oni tam, kurde, zawiesili się, czy co? Jak leci? Żyjesz tam? Kurwa, robię się sentymentalny. Nie powiedziałem tak nikomu od trzeciego rozwodu. Doceniam, ale nie nakręcaj się. Nie śpieszy mi się do orzenku. Dowiedziałeś się czegoś o zabójstwie? Słyszałem, powiedzmy, jak brat Sophie wspominał coś o śmierci Lukasa. Na razie tyle. Teraz mają większy problem. Bandyci, o których wspominałeś, porwali Karla. O cholera. Dokładnie. Pomagam Sophie go odbić. Dobrze. Zdobądź jej zaufanie. Może zorientujemy się, co wiedzą. Tylko uważaj. Mi się wydaje, że to ten brat Sophie. Aitor przepuści nas do centrum. Dobra, ona mówiła coś o dachu, więc... Okej, całkiem sprawne wejście tutaj widzę. Fajnie zrobione. Ciekawe, czy tam ci będą zanurzli tu na górę.
Czy ja mam dalej latarkę włączoną? Tak. Bojownik. O! Pan mało rozmowy. Gdzie Sophie? Opuściłeś akcję. Mogłeś się przydać. Dobra. Rozumiem, że mam tu poczekać. Okej. Znowu ten! Dobra, ty już ponad godzina. Co będzie dalej? Dowiemy się wszyscy, no ja też, w następnym odcinku. A na tą chwilę ja się z wami żegnam akcentem troszkę sennym tutaj. Będzie walka, mam nadzieję, że miodzio, a tak na jakąś tam bazę pewnie ich, tak zakładam. I co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, pozytywny komentarz i widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć.